jestem kustoszem, pracuję w dziale historii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Chciałabym Państwu dzisiaj zaprezentować kilka ciekawych eksponatów, jakie znajdują się w naszym dziale, a które na co dzień nie są prezentowane. Dwa pierwsze to zapisy przemówień, które były przedstawiane w grudniu 1930 roku na uroczystym otwarciu gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie. Pierwsza broszurka to tekst przemówienia wygłoszonego przez ordynata Edwarda Krasińskiego. To jest tekst, w którym ordynat przedstawia całe założenia związane z pomysłem i tworzeniem Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Wraca tutaj do Wincentego Krasińskiego, ojca wielkiego poety Zygmunta. To właśnie Wincenty w połowie XIX wieku wymarzył sobie stworzenie ordynacji opinogórskiej, a przy okazji także zebranie zbiorów przede wszystkim bibliotecznych, ale także pamiątek rodzinnych związanych z rodziną Krasińskich. Chciał je po prostu w jednym miejscu utrzymać. Początkowo to była Opinogóra, potem Warszawa. Miał też w planach połączenie kolekcji kilku gałęzi rodu Krasińskich. No i w zasadzie od tego się zaczęło. Od połowy XIX wieku ta kolekcja zarówno archiwaliów, książek, jak i pamiątek rodzinnych, zbrojownia, to wszystko się powiększało. Było przechowywane w jednej z bocznych oficyn Pałacu Krasińskich w Warszawie i po prostu w pewnym momencie było już za dużo tych eksponatów, one się tam nie mieściły i na początku XX wieku hrabia Edward Krasiński postanowił, że należy zbudować nowy budynek. Sprzedał swój rodowy majątek w Radziejowicach i za te pieniądze na placu przy ulicy Okulnik 9 postanowił postawić, po prostu sfinansować postawienie nowego gmachu Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich, ponieważ te wszystkie zbiory inne niż książki zakwalifikowano jako po prostu zbiory muzealne. I w grudniu 1930 roku ten gmach został oficjalnie otwarty i jak powiedziałam, mamy takie dokumenty, takie broszurki, które do tego dnia nawiązują, do tego wydarzenia nawiązują i są zapisem przemówień właśnie, które wtedy zostały wygłoszone. W tym przemówieniu Edwarda, tak jak powiedziałam, przedstawiona jest krótka historia samego pomysłu, założenia tej biblioteki i także taka idea, którą już sam Edward wymyślił, że tak powiem, to znaczy chciał te wszystkie zbiory udostępnić szerszej publiczności po prostu. Dlatego budowa takiego gmachu i dlatego chęć jakby podzielenia się ze społeczeństwem tymi wszystkimi zasobami. I tutaj też pada takie piękne zdanie, że to miałaby być taka świątynia przeszłości dla przyszłości, czyli właśnie pokazanie tych wszystkich przeszłych pamiątek społeczeństwu polskiemu. Ciekawostka, na końcu tej książeczki, broszurki, która jak powiedziałam jest zapisem przemówienia, znajdują się nazwiska wszystkich osób, które pracowały przy budowie gmachu. Tak dosłownie pracowały, czyli kamieniarze, czyli ludzie, którzy robili jakieś tapicerki, meble. Wszystkie nazwiska, wszystkie imiona są tutaj wymienione. Edward Krasiński był znany z tego, że właśnie bardzo doceniał pracę wszystkich ludzi, którzy z nim współpracowali i zawsze przy takich okazjach wymieniał współpracowników, nawet na tym najniższym szczeblu. Druga ciekawostka to adnotacja, która się znajduje na tym dokumencie, dedykacja od Edwarda Krasińskiego dla Wandy Wisielskiej, pilnej urzędniczki Zarządu Ordynacji Opinogórskiej. To też jakby uhonorowanie jednej ze swoich współpracowniczek i przekazanie jej na pamiątkę właśnie takiego dokumentu. Drugi dokument, który chciałabym Państwu pokazać, wiąże się z tym pierwszym, bo to również
zapis przemówienia wygłoszonego w ramach otwarcia nowego budynku Biblioteki Ordynacji Krasińskich, ale to już jest przemówienie Jana Muszkowskiego, który był dyrektorem tej biblioteki. I to jest bardziej przedstawienie już historii całej biblioteki. Tutaj zresztą jest adnotacja, że to odnosi się do lat 1844-1930, a więc od samego początku, od samego powstania. Znowu wracamy do Wincentego Krasińskiego, który to jakby wymyślił. Jan Muszkowski przedstawia zasługi kolejnych ordynatów, którzy poszerzali księgozbiór, którzy starali się po prostu dbać o niego jak najlepiej, którzy tworzyli nowe wydawnictwa związane z tą biblioteką. Przedstawia także sylwetki bibliotekarzy, którzy z ramienia ordynatów krasińskich zajmowali się tymi zbiorami. I to, jak powiedziałam, jest taka krótka historia całego tego przedsięwzięcia, całej instytucji, jaką była właśnie biblioteka i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie. Tutaj również taka uwaga, że Muszkowski również zauważa, że te zbiory po prostu nie mieściły się już w pałacu w Warszawie i Edward Krasiński zdecydował o budowie nowego budynku i również jest tutaj dużo takiej wdzięczności dla ordynata właśnie za to, że zdecydował się na taki krok, sprzedał swój majątek, jak powiedziałam, w Radziejowicach i za te pieniądze sfinansował budowę. Tutaj bardzo charakterystyczne jest ostatnie zdanie tego przemówienia. Tym żywym i tamtym zmarłym zawdzięcza instytucja to wszystko, co zobaczycie, dostojni goście, niebawem. Więc tak jak powiedziałam, to jest taki swego rodzaju hołd dla żyjących i już nieżyjących bibliotekarzy, pracowników tej instytucji, którzy zajmowali się po prostu taką mrówczą pracą katalogowania, układania tych wszystkich dokumentów, przedmiotów, książek. Tak jak mówię, to jest rok 1930, to jest otwarcie nowego gmachu, to jest przeniesienie wszystkich zasobów bibliotecznych i pamiątek z Pałacu Krasińskich przy krakowskim Przedmieściu do właśnie tego budynku przy Okólniku 9. I tak w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że parę ładnych lat rzeczywiście udało się to wszystko tutaj utrzymać, te zbiory były rozszerzane. Wbrew pozorom II wojnę światową one w dobrym stanie przeszły, przechowały się. Natomiast kres tym zbiorom dał koniec Powstania Warszawskiego, 1944 rok i nawet nie powstanie, tylko już wydarzenia po powstaniu, październik 1944, kiedy Niemcy po prostu ten budynek spalili i większość zasobów, jakie tam były, większość rzeczy, one były papierowe, więc to wszystko po prostu spłonęło. Generalnie uznajemy, że w granicach 60-60% w ciągu II wojny światowej straciła ta biblioteka ordynacji, a miała naprawdę bardzo piękne zbiory, tak jak powiedziałam, archiwalne, biblioteczne, jak i zbrojownie, i dzieła sztuki, i pamiątki rodzinne. Ale tak jak mówię, to są takie nasze tutaj ciekawe eksponaty z bezpośrednio adnotacjami Edwarda Krasińskiego, bo ta druga książeczka o bibliotece również jest darem Edwarda dla Wandy Wisialskiej, pracownicy ordynacji, a więc jest to też docenienie tych pracowników, którzy z nim współpracowali i jakby przekazywanie dalej tej idei ochrony zbiorów przez rodziny Krasińskich. Natomiast chciałabym Państwu jeszcze pokazać zupełnie inny zabytek, zupełnie inne dokumenty. Cofamy się o jeszcze 100 lat do tyłu, do połowy XIX wieku. I chciałbym Państwu zaprezentować listy Zygmunta Krasińskiego. Bardzo cenna rzecz. Mamy takie 4 listy. One zostały zakupione przez rodzinę Blochów w Paryżu, w jednym z antykwariatów. Potem Fundacja Rodziny przekazała nam te listy. To, jak powiedziałam, 4 listy Zygmunta Krasińskiego, one wszystkie są adresowane do wielkiej księżnej Stefanii Badeńskiej. Stefania była kuzynką Józefiny, żony cesarza Napoleona, potem została przez niego adoptowana i ze względów,
powiedzmy politycznych, dynastycznych, wydana za mąż za księcia Badeńskiego. Jako księżna Badeńska stworzyła w Mannheim swój dwór, który stał się ośrodkiem, centrum kulturalnym, intelektualnym. Bardzo wielu myślicieli, twórców z całej Europy do niej przyjeżdżało, między innymi bardzo dużo Polaków i wśród nich Zygmunt Krasiński. Oni się zresztą znali już wcześniej, z takiego okresu francuskiego, kiedy Wincenty Krasiński, ojciec Zygmunta, był bardzo blisko Napoleona Bonaparte, był dowódcą pierwszego pułku szwalerzerów gwardii, czyli takiej gwardii przybocznej cesarza. Więc wtedy Stefania z Zygmuntem się już poznali. Zaprzyjaźnili się, jak mówię, ta korespondencja trwała przez wiele lat. Co ciekawego w tych listach z połowy XIX wieku? Otóż to jest taki czas, to są lata 50. XIX wieku, kiedy trwa tak zwana wojna krymska. Wojna krymska była przez nasze społeczeństwo postrzegana jako taka możliwość zbudowania państwa, wskrzeszenia państwa polskiego, ponieważ to była wojna, w którą zaangażowana była Rosja. I bardzo liczono na to, że może rzeczywiście Rosji uda się ją pokonać, że ona przegra tę wojnę. Była wojna z Turcją, z państwami Europy Zachodniej i naprawdę wierzono, że jeżeli Rosja przegra, to będzie można zbudować jakieś, odrodzić polskie państwo. I Polacy robili to na różne sposoby. Jedni tworzyli oddziały wojskowe, a inni prowadzili tak zwaną salonową dyplomację, czyli politykę salonową, czyli po prostu poprzez swoje koneksje, znajomości próbowali wpłynąć na decyzje tych największych władców Europy. I tak było z Zygmuntem Krasińskim. On po prostu swoją przyjaźń z wielką księżną Stefanią, która naprawdę miała znaczące koneksje w Europie, była znana, była szanowana, on to próbował wykorzystać. I w tych listach właśnie, one są pisane po francusku, w tych listach jest właśnie zawarta taka idea Zygmunta. On napisał memoriał do Napoleona III, władcy Francji i tutaj prosił właśnie Stefanię o to, żeby ona ten memoriał przekazała władcy Francji. I to tak ogólnie mówiąc był memoriał dotyczący sprawy polskiej w tej połowie XIX wieku. Stefania rzeczywiście ten memoriał przekazała, dostała się na audiencję u cesarza. No niemniej ten memoriał został odrzucony. Ale tak jak powiedziałam, to jest taki przykład właśnie tak zwanej salonowej dyplomacji, czyli takich kuluarowych prób zasygnalizowania jakichś nawet bardzo poważnych problemów politycznych ówczesnej Europy. Te listy, które tutaj posiadamy, one zwracają uwagę pięknym, nie wiem, można to tak określić, szatą graficzną. To są przepięknie zachowane, jakby odmierzone marginesy. Przepiękne pismo, Państwo zaraz zauważycie, wręcz kaligraficzne, piękne pismo, zaznaczone bardzo wyraźnie akapity. To jest też, tak jak mówię, poza tą wartością związaną z treścią, z polityką, z tym wszystkim, co mówimy, opracowując dokumenty, to jest też po prostu piękny dokument, bardzo dobrze zachowane. One są wszystkie, jak mówię, bardzo staranne, bardzo staranna korespondencja, bardzo, bardzo starannie pisane listy i jak to się można powiedzieć kolokwialnie, po prostu przyjemne dla oka, do oglądania, bo naprawdę bardzo, bardzo widać, tutaj poeta przykłada uwagę do tego, żeby to wszystko pięknie wyglądało i było po prostu czytelne też dla osoby, która to czyta. Znaczące dlatego, że są też wyrazem zaangażowania poety w sprawę polską i w interesowanie się sprawami nie tylko samej literatury, kultury, ale także polityki XIX-wiecznej. Na dzisiaj te eksponaty nie są pokazywane, ale zbliża się 60-lecie naszego muzeum, więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby te cenne eksponaty także pokazać i Państwu udostępnić. Bardzo dziękuję. Thank you.